Cześć, witam Was serdecznie, Bartek Korsak z tej strony, firma Centrum Szkoleń. Jak co niedzielę zapraszam Was do obejrzenia mojego odcinka. Jeżeli jesteś operatorem wózka, suwnicy, żurawia, bądź koparki, walca, spycharki, to obejrzyj ten odcinek i zobacz, czy AI zabierze Twoje stanowisko pracy. Dzisiaj postawię śmiałą tezę i mam nadzieję, że ją obronię. AI, sztuczna inteligencja, ChatGPT wchodzi w te nasze branże, wchodzi do firm, wchodzi do logistyki, do magazynowania. Jest tego coraz więcej. Coraz więcej wózków autonomicznych i różnych urządzeń. Opowiem Wam, czy to już ten moment, żeby bać się o swoje zatrudnienie i ewentualnie kogo to dotknie pierwszego. Moim zdaniem ta technologia wkracza i bezpowrotnie zostanie z nami już do końca. Będzie się tylko rozwijać i będzie tego coraz więcej. Aczkolwiek myślę, że w pierwszej kolejności wejdzie do biur i uderzy w białe kołnierzyki. Wyobraźcie sobie sytuację, kiedy dostawca drukarek wstawia oprogramowanie, gdzie mogę powiedzieć do telefonu, do aplikacji, żeby wydrukował mi faktury z marca i wysłał je do księgowej. W tej sytuacji tych procesów w biurze będę mógł zautomatyzować coraz więcej, dzięki czemu biura będą pustoszały. Także moim zdaniem w pierwszej kolejności uderzy to w białe kołnierzyki, w kierowników, w pracowników biurowych, księgowe, kadrowe, takie tematy stricte związane z komputerem. Oczywiście później będzie to szło na halę i myślę, że w pierwszej kolejności dotknie to operatorów wózków jezdniowych, ale jest tak duży deficyt tych operatorów, że będzie to odbywało się w tym transporcie takim prostym, czyli w pierwszej kolejności te wózki autonomiczne, z tego co obserwuję, będą po prostu podróżowały z punktu A do punktu B, bądź będą dowoziły zapotrzebowanie na linie produkcyjne. A te trudniejsze prace zostaną już tutaj w gestii operatorów właśnie wózków jezdniowych. Oczywiście przy wózkach jezdniowych będzie to najszybszy proces tej automatyzacji, ale myślę, że mimo wszystko będzie to dużo później niż właśnie w biurach i u białych kołnierzyków. Będzie teraz taki moment, gdzie pracownicy biurowi będą kształcić się na operatorów różnych urządzeń, będą szukać fachu tego, czego AI nie może zastąpić. Bo prawda jest taka, że to nie samo AI, nie ChatGPT, tylko konkretne aplikacje, które będą usprawniały konkretne procesy. A procesy biurowe będą najszybciej, najłatwiej do zeskalowania, do zrobienia i ta sztuczna inteligencja właśnie te tematy będzie przejmować. Ale co dalej? Kolejne urządzenia, żurawie wieżowe, żurawie samojezdne, żurawie HDS, ładowarki teleskopowe, budowy. Jeżeli te wózki jeżdżą na hali, no to wiadomo, że to jest duża inwestycja, która może się później spieniężać 5, 10, 15 lat, w końcu się zepnie. Ale na budowie tak szybko tego nie wrzucimy. Budowa trwa rok, dwa, przerzucamy dalej. Ta automatyka nie opłaci się, nie zeskalujemy tego i możecie być spokojni, że te właśnie zawody będą jeszcze bardzo, bardzo długo opłacalne. Także uważam, że ładowarki teleskopowe, gdzie pracujemy na budowie, podajemy ładunki, tutaj sztuczna inteligencja nam nie grozi. Jest to duże wysokości, przewozimy kosze z ludźmi, przewozimy kosze narzędziowe, dalej żurawie wieżowe, przepotężne maszyny. Ta gama jest bardzo duża, żurawie samojezdne, podesty ruchome. Wyobraźcie sobie, że mamy podest ruchomy na busie czy na ciężarówce, no to urządzenie musi dojechać w ruchu drogowym, później musimy odpowiednio je zabezpieczyć, podnieść do góry. Tu jest tak dużo czynników, że sztuczna inteligencja przez najbliższe lata na pewno nie zabierze nam tych zawodów. Także moja propozycja, szkólcie się zawodowo. To nie muszą być te urządzenia, to może być kładzenie płytek, może być mechanika, może być konserwator wózków jezdniowych. Broniąc moją śmiałą tezę, uważam, branże takie zawodowe, typu właśnie operator, czy jeżeli coś robicie, umiecie to zrobić, położyć płytki, pomalować, położyć styropian, ocieplić dom, umyć kostkę. To są rzeczy, które zostaną ostatnie zabrane przez sztuczną inteligencję i te zdolności manualne będą za chwilę najbardziej wartościowe. Będą to zawody, które zarabiają najwięcej. Ja jak cały czas, jak mantrę powtarzam, że jak jadę na spotkanie do dużej firmy logistycznej, to powtarzają, że operator wózka to dobro luksusowe i ciężko dostępne. Okej, w tej branży wózkowej ta autonomika trochę zabierze, ale ci dobrzy, wykwalifikowani operatorzy będą zarabiać bardzo dobrze i zarabiają coraz więcej, co cały czas powtarzam. Ale tak jak wspomniałem, cała gama
innych szkoleń zawodowych. Pilarki, kosy spalinowe, rębaki. Tego sztuczna inteligencja nie zrobi. To będą zawody, które będą generowały największe zarobki i moim zdaniem idźcie w tą stronę, interesujcie się tym. Uprawnienia, które zdobędziecie, są ważne na całe życie. Nikt wam tego nie zabierze. Na dzień dzisiejszy mamy rok 2024. Jeżeli zrobicie uprawnienia, to one są okresowe, ale wymiana i aktualizacja jest bezpłatna, bez żadnego egzaminu, wystarczy pilnować czas okresów. Zdobywajcie te uprawnienia, jest coraz więcej miejsc pracy, agencje wyświetlają tysiące ogłoszeń, to wszystko widoczne na naszych stronach, Facebookach. Zapraszam was. Mam nadzieję, że zasiałem u was ziarenko. Szkólcie się, róbcie to, co lubicie. To nie muszą być moje urządzenia. Szukajcie fajnych szkoleń zawodowych, tego jest bardzo dużo. Montaż rusztowań, koparki, walce, spycharki. Cała gama szkoleń fajnych, zawodowych. Praca na wysokości, arborystyka, wycinka drzew z podnośników na wysokości. Cała gama, bardzo dużo szkoleń zawodowych. Myślę, że to jest przez najbliższe lata przyszłość i tam będą pieniądze, tam będzie praca. Mam nadzieję, że mój punkt widzenia ci się podobał. Dziękuję ci bardzo. Centrum Szkoleń Korsak, z tej strony Bartek. Zapraszam cię co tydzień w niedzielę o godzinie 12. Jeżeli ci się podobało, zaobserwuj, zalajkuj. Jestem wszędzie. Na TikToku, na Instagramie, na Facebooku. Wbijaj na moje kanały. A już za tydzień mam dla ciebie naprawdę mega odcinek, mega niespodziankę. Teraz tego nie powiem, ale wbijaj za tydzień i zobaczysz naprawdę dużą rozpierduchę. I zapraszam cię za tydzień.